Są takie języki, w których sposób wymawiania słowa może zmienić jego znaczenie. Czyli jeśli źle słowo się zaakcentuje albo po prostu inaczej niż trzeba byłoby w tym kontekście, to może to słowo zupełnie coś innego znaczyć i wyjdzie jakiś duży klops językowy. W języku polskim takich sytuacji raczej nie ma. Mogą najwyżej komuś zwiędnąć uszy, kiedy usłyszy, jak ktoś mówi zabiliście albo ukrzyżowaliście. Zamiast zabiliście, ukrzyżowaliście, źle położony akcent powoduje obumieranie naszych narządów słuchowych. Ale dzisiaj w drugim czytaniu jest taka sytuacja, że jedna literka trochę zmienia całą sytuację, robi pewne zamieszanie. No bo już zaraz czytam, święty Paweł mówi w tym fragmencie listu do Efezjan tak: niechaj Ojciec chwały, tu troszeczkę zmieniam, da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli. No zaraz, oczy byście widzieli chyba, to E jakoś nam wskoczyło tutaj trochę niepotrzebnie. Powinno być moim zdaniem: niech da wam światłe oczy serca, tak byście widzieli, czym jest nadzieja waszego powołania. A jednak nie, uparcie ta literka tutaj tkwi, to E zadomowiło się na dobrze w tym słowie i jednak Paweł świadomie i jasno mówi: niech Ojciec chwały da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli. Oczywiście nasze oczy, te cielesne, duchowe, znaczy właśnie te zwykłe, duchowe, cielesne, czemu ja te duchowe mówię ciągle, są po to, żebyśmy widzieli to, co jest dla nich widoczne. Ale Paweł mówi o oczach serca, o wewnętrznym wzroku, który nie ma nic wspólnego z naszymi gałkami, z naszymi siatkówkami i źrenicami. Mówi o widzeniu wewnętrznym, o widzeniu duchowym, które jest czymś w rodzaju wiedzy, poznania, zrozumienia, abyście wiedzieli. Czyli chodzi tu o użycie mądrości, którą Pan Bóg nam daje. Bo wzrok nasz cielesny nie jest w stanie wszystkiego przebić. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć wszystkiego, co nas otacza, tylko i wyłącznie używając naszych oczu. To jest za mało. Owszem, dużo zobaczymy, wiele rzeczy nas zachwyci, wiele nas obrzydzi, ale nie będziemy w stanie tego zrozumieć. Dlatego Pan Bóg daje swoją mądrość, dlatego daje nam łaskę, byśmy wzrokiem naszego serca spoglądali, abyśmy rozumieli poprzez wiarę, którą umacnia mądrość. I to jest tak, jakby próbować zrozumieć to, co nas otacza, bez światła. Jakby wyłączyć światło, gdyby zrobiło się zupełnie ciemno, możemy próbować rozumieć to, co jest dookoła. Możemy pamiętać, gdzie są niektóre rzeczy, pamiętamy, do czego służą. Ale na dłuższą metę bez światła nasze próbowanie rozumienia tego, w czym żyjemy, byłoby kichą, byłoby raczej skazane na niepowodzenie. Dlatego święty Jan mówi dzisiaj w tym prologu, w początku do swojej Ewangelii, że światłość przyszła po to, żebyśmy rozumieli ten świat, który nas otacza, ale to jest tylko znowu początek do rozumienia czegoś więcej. Do rozumienia działania Pana Boga w nas, do rozumienia naszego powołania, naszego życia, naszego celu. To, o czym mówi święty Paweł w drugim czytaniu. Zatem, tak jak upomina nas Jan w tym prologu do Ewangelii, nie mamy tylko zdawać się na sprawy cielesne, na tylko wolę czy żądzę naszego ciała, naszego poznania takiego tylko czysto ludzkiego, ziemskiego, ale mamy zdawać się na światło i mamy spoglądać na to, co nas otacza, także tym wzrokiem serca, poprzez mądrość, którą Pan Bóg daje, poprzez wiarę. I tylko w ten sposób będziemy mogli zrozumieć to, co Pan Bóg nam daje. Będziemy mogli zrozumieć i zachwycić się tym, co nas otacza, tym, co, to, co jest naszym miejscem na dzisiaj, podróżowania do Pana Boga, zmierzania ku Niemu.